Dzień dobry Państwu, to jest niezależna telewizja TAKT TV. Ja nazywam się Krzysztof Dzierżanowski i poprowadzę teraz dzisiaj program pod tytułem Niepoprawne politycznie, dwutygodnik TAKT TV. A ja się nazywam zupełnie inaczej, nazywam się Jan Bodakowski, jestem gościem tutaj TAKT TV. Chciałem rozpocząć od przedstawienia gości, od nowej twarzy, która jest po raz pierwszy w naszym programie. Młody polityk z Polski Razem Jarosława Gowina, Jan Strzeżek. Witam jeszcze raz. To ja się może przedstawię sam jako stara twarz w tym programie, Jacek Łazarski, również TAKT TV. No dobrze panowie, no to najgłośniejsze wydarzenie. Zawsze jest tak na każdym spotkaniu, że ktoś musi zacząć, żeby tak rozkręcić. Wszyscy podpierają najpierw ściany, tak? Tak, tak. No, aż trafi się jeden odważny. Zawsze wszystko krytykuję, więc dzisiaj zacznę nietypowo. Jest jedna rzecz, z której możemy być bardzo zadowoleni. Jest to 15-lecie Instytutu Pamięci Narodowej. Instytucji, która pozwoliła nam ujawnić prawie 500 tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa, którzy złożyli fałszywe oświadczenia. Janku, ja przepraszam ci przerwę, ale myślę, że są dużo ważniejsze wydarzenia od rocznicy szacownej instytucji, jaką jest IPN. Nasz prowadzący ma przykre wspomnienia z IPN-em. Czyli to oświadczenie lustracyjne. Jedno z tych. Ja jestem z 1974 roku, więc zrobił tam, dodajcie sobie. Zrobił tam trochę błędów ortograficznych w oświadczeniu. Afera taśmowa, no to jest takie wydarzenie, którym cała Polska żyje. Właściwie nikt nie słyszał tych taśm, ale wszyscy żyją. Nie, ja próbowałem słuchać nawet. Nawet próbowałem słuchać w całości minister Binkowskiej w rozmowie z panem Wojtunikiem. No, ciężko się tego słucha, ponieważ straszne dłużyzny są. A zanim się dobrnie do tych soczystych i pikantnych fragmentów, to tam strasznie dużo jest tej otoczki. Ciężko się to słucha, dlatego nie dziwię się, że rzadko komu się chce tego słuchać. Natomiast no, jak już się dobrnie, to rzeczywiście bywają tam rzeczy. Przyznam się, że nie słuchałem. Rzeczywiście to było tak, że ona powiedziała, że tylko głupcy i złodzieje pracują za 6000 zł. No, to odnosiło się do konkretnej osoby, do konkretnej tam jej znajomej, ale tak, ja przyznam szczerze, że do tego fragmentu nie dotrwałem w całości. Ten fragment słuchałem z kolei już słuchając wycinków tych co bardziej pikantnych, ale tak, tak było takie stwierdzenie. Ale były tam ciekawe stwierdzenia moim zdaniem. Poczekać, jak pojawią się jakieś publikacje, które będą przytaczały co ciekawsze fragmenty. Do tej pory czy są już jakieś publikacje? Znaczy są głównie YouTube'owe. Wyimki, że tak powiem. Ktoś jakie to były jeszcze takie ciekawsze, krwiste elementy? Pani Binkowskiej, która jest uważana za wielkim fachowcem, specjalistą od pozyskiwania funduszy europejskich, a tutaj taka twarz niesympatyczna się okazała. Ja wiem, czy niesympatyczna. Tam myślę, że bardziej chyba zaistniał pan Wojtunik niż pani Binkowska. To on co bardziej soczyste fragmenty tam wygłosił. No jak chociażby ten słynny fragment związany z podpaleniem budki, gdzie okazuje się, że... Czyli jest powód, żeby Sienkiewicza lubić. Tak, tak. Ja myślę, że no, nasza prawica się tutaj nie spisała. Tak, nie podpaliła, nie sprostała. Wszyscy się wyszli na, wyszli na Mińczaków i gdyby nie zadbał tutaj minister o właściwy jakby wydźwięk. Tak, o prawa artystyczne. Ale słuchajcie, on podpalił polską budkę, bo to była polska budka policyjna, jakoś tak to się przyniosło, że my podpaliliśmy ambasadę. Dokładnie tak, była właśnie taka dyskusja w samym początku, jak to Sikorski mówił, że zaatakowaliśmy terytorium innego państwa, jakim jest ambasada rosyjska. No, a tu trzeba zwrócić uwagę, że to było wciąż polskie terytorium, to była budka strażnicza, w której pracowali polscy strażnicy na polskim terytorium, więc to ewentualnie trochę raz przeleciało przez bramę rosyjskiej ambasady. Ja myślę, że po prostu wiatr się zmienił i poszło to nie w tą stronę. Ogień miał zaatakować terytorium obcego mocarstwa. No niestety nie jest to jego przodek, czyli Henryk Sienkiewicz. Jest to Sienkiewicz już któregoś tam sortu, taka gorsza jakość. No i miała być ta ambasada rosyjska, wyszło budka. No,
liczą się intencje. Przejdzie do historii. Panowie, w każdym razie no, afera taśmowa, no to tak brzmi bardzo mocno. Mi się to kojarzy no, z aferą Watergate. No, tam w tych Stanach Zjednoczonych upadł rząd Nixona. A tutaj znaczy, premier dymisjonuje tylko ministrów. Wiedzieli, o co chodzi w tej aferze, natomiast u nas jak zwykle nikt nic nie wie. To znaczy, mówiąc już tak trochę poważniej, bo trochę sobie żartujemy, natomiast mówiąc trochę poważniej, to jak to zwykle u nas rzeczywiście nikt nic nie wie i podejrzewam, że te dymisje, które były ostatnio, to są dymisje takie na zaś, gdyby w razie wypłynęło to, co jeszcze nie wypłynęło. Natomiast no, pytanie, co wypłynie, a co zostanie zamiecione pod dywan. Natomiast ja trochę jakbym na szerszy aspekt chciałbym zwrócić uwagę całej sprawy. Kto nagrywał te konkretnie rozmowy, tego pewnie się nie dowiemy. No, jest tam wątek kelnerów, wątek jednego z naszych biznesmenów, natomiast do końca pewnie nigdy nie będziemy wiedzieć. Natomiast myślę, że no, trzeba być naprawdę mocno naiwnym, aby sądzić, że tego typu nagrań nie robią obce służby. Myślę, że co bardziej ogarnięte służby z całego świata mają całe archiwa tego typu rozmów i jeszcze bardziej kompromitujących rozmów naszych polityków. Czyli nasuwa się pytanie, kto te nagrania wypuścił, tak? To jest jedna sprawa, natomiast ja myślę, że najgroźniejsze są te nagrania, których nikt nigdy nie wypuścił i nie wypuści. Natomiast no, kiedy zastanawiamy się, dlaczego nasze władze często działają niekoniecznie w interesie naszego kraju, ale czasem wydaje się jakby dokładnie na odwrót, to jednym z wątków może być to właśnie ten wątek, kiedy to do takiego czy innego polityka przychodzą przedstawiciele zaprzyjaźnionych państw ze stwierdzeniem, że no są źli ludzie, którzy mają jakieś tam wstrętne nagrania. My nad nimi panujemy, ale no musimy się przyjaźnić, my się będziemy przyjaźnili z wami, ale wy się musicie przyjaźnić z nami. Jest jeszcze jeden podstawowy aspekt no, pokazujący, bo tak, po pierwsze ustaliliśmy, że nie bardzo wiemy, co jest w tych nagraniach, ale bardzo ważną rzeczą jest to, że polskie władze z Platformy Obywatelskiej są tak niekompetentne, że... Przepraszam bardzo, więc... Może się odbierzesz przy nas. To było ostrzeżenie, żeby nie kontynuować tego wątku. Także ja bym teraz szybko skręcił na inny telefon. To był jakiś dziwny, toksyczny telefon z zagranicy. Jest kwestia tego, że przede wszystkim o niekompetencji polskich władz z Platformy Obywatelskiej świadczy to, że te rozmowy były prowadzone w pomieszczeniach, które nie były przeznaczone, nie były objęte ochroną kontrwywiadowczą. We wszystkich ministerstwach są specjalne pomieszczenia do prowadzenia takich rozmów i można tam spokojnie prowadzić sobie rozmowy, można sprowadzić sobie spokojnie catering i można tam zjeść. I nie trzeba chodzić po mieście i opowiadać o rzeczach, które są danymi wrażliwymi. To świadczy o tym, że ludzie z Platformy Obywatelskiej rządzący Polską są po prostu niepoważni, że chodzili po knajpach, gadali jakieś rzeczy, które żaden odpowiedzialny człowiek nie powinien gadać i to wszystko wypłynęło. Taką mamy, to jest niestety dowód na to, jaką mamy klasę polityków. Ludzi, którzy są po prostu kompletnie niepoważni, nie dbają nawet... Ja mogę zrozumieć, że politycy mają jakieś nieczyste interesy, ale żeby zachowywać się jak nieodpowiedzialne dzieci i łazić po knajpach i gadać takie rzeczy, to świadczy o tym, że tym ludziom się nie powinno nic dawać do ręki. No tak, tylko ja bym się wtrącił, że też trzeba pamiętać, że to nie były takie zwykłe stoliki w zwykłej restauracji, tylko bądź co bądź to były oddzielne sale, które miały jakby wzmożoną ochronę, także mogły dawać swego rodzaju poczucie złudnego bezpieczeństwa, także nie są do końca niepoważni, gdyby oni na przykład usiedli, stali na patelni, zaczęli rozmawiać o tym, kto co i jak, tak jak właśnie w tych rozmowach, no to wtedy byli całkowicie niepoważni, ale oni jednak korzystali z tych saloników całkowicie zamkniętych, więc... Ale to są saloniki w restauracjach, a nie są to specjalne pomieszczenia w każdym ministerstwie, które są specjalnie wyciszone, w których nie ma możliwości podsłuchu elektronicznego. Albo my mamy taki, tak nam się wydaje, że nie ma możliwości. Znaczy, na pewno są wiele mniej. Znaczy, no spór jest trochę jakby sztuczny, bo z... To nie są rozmowy, które, większe z tych rozmów, które należałoby w ogóle prowadzić w, nie wiem, czy to w ministerstwach, czy w specjalnych pomieszczeniach.
to są takie towarzyskie blablaizmy, a że przy okazji wychodzą tam takie rzeczy, jak wychodzą, no to jest kwestia nie tyle to, rozmów że, jako takich, tylko kwestia chlapią. Stylu. Tak, chlapią, ale to jest jakby kwestia stylu władzy. No jeżeli jest styl władzy, jaki jest, jeżeli są pewne zachowania rządzących, jakie są, to to, że one wychodzą przy okazji jakichś tam rozmów mniej lub bardziej towarzyskich, to jest tylko jakieś tam następstwo. Ja nie tyle winię czy krytykuję te osoby za to, że one rozmawiają na ten temat i chlapią, chociaż też oczywiście nie jest to nic pozytywnego, ale bardziej krytykuję je za to, co robią i to, o czym rozmawiają. Po pierwsze, to, co robią i jak się zachowują, podlega krytyce, ale też to, że chlapią, świadczy o tym, że to są ludzie kompletnie nieprofesjonalni, niepoważni, którzy kreują siebie na poważną siłę, ale po prostu nią nie są. To nie jest tak, że są złymi, ale odpowiedzialnymi ludźmi. Oni są po prostu nieodpowiedzialni. To, że szybko wszystko się sypie w tym kraju, to zapewne nie jest kwestia tego, że oni się umówili. Jak to się sypie? Ja przez złoty wiek przeżywali. Ale jest kwestią tego, że ci ludzie po prostu nie są w stanie kontrolować sytuacji nad organizmem, który został im powierzony. Pewnie jakby byli szefami prywatnej firmy, to doprowadziliby ją też do ruiny. To jest po prostu taki specyficzny typ ludzi. Prywatna firma bankrutuje, a państwo nie tak łatwo bankrutuje, więc tu są w stanie pociągnąć dłużej. Zobaczymy czy akurat jak Polska zbankrutuje, to nie będzie procesu likwidacyjnego. Grekom się jak widzisz, że nawet Grecji nie jest łatwo zbankrutować, aż robią wszystko w tym kierunku. Może Grecja nie musi bankrutować, a Polska ma jakieś. Może. No. Zawsze mieliśmy trochę gorszą tą historię niż Grecja. Ja myślę, że ciężko nam będzie zbankrutować dokładnie z tych samych powodów, dla których ciężko jest zbankrutować Grecji. Co nie znaczy, że fajnym jest zadłużanie się ponad wszelkie normy i wszelki zdrowy rozsądek. A niestety to konsekwentnie, trzeba przyznać, nasze władze robią i to im rzeczywiście wychodzi spektakularnie. Możesz coś powiedzieć? No to chyba drugi temat, tak? Może opowiemy sobie teraz o sondażach wyborczych. Ostatni sondaż wyborczy. Oczywiście do sondaży należy podchodzić z bardzo, bardzo dużym dystansem, ale ostatni sondaż wskazuje, że na czele jest PiS, dalej jest Kukiz, w tendencji spadkowej Platforma Obywatelska i na tym koniec. Nikt więcej nie wchodzi. No, jeśli chodzi o powyżej 5%, to tak. No i dlatego wszyscy ci liderzy partii prawicowych przebierają strasznie nóżkami, licząc, że Kukiz ich wejdzie na listy i że na plecach Kukiza wejdą do tego parlamentu, diety już będą i będą. No nie wiem, o programie, o realizacji programu nie mówią, ale chyba bardziej chodzi o to te diety. Mi się coś nie chce wierzyć, że ludzie, którzy stworzyli Pawła Kukiza, będą tak nieodpowiedzialni, żeby brać jakichś tam liderów partii z 1% poparciem. A kim są ludzie, którzy stworzyli Pawła Kukiza? No właśnie, drać to jest wielka rąbka. Bo na pewno wiesz. Nie wiem, bo ja nie kupuję gazet, tam w tych gazetach to opisują, kto stworzył Pawła Kukiza. No, natomiast jakieś są artykuły, które pokazują, jakie były pieniądze z jakich źródeł, jakie środowiska w to wszystko wchodziły. Wymienia się nazwę bezpartyjnych samorządowców, którzy niewątpliwie bardzo dobrze zorganizowali tą kampanię wyborczą. To są ludzie poważni od wielu lat w polityce, może na szczeblu lokalnym, nie ogólnopolskim. I ja nie wiem, dlaczego oni akurat mieliby oddawać swój sukces jakimś tam narodowcom i wolnościowcom. Po co? No dobrze, tylko pytanie, kim oni są sami, bo poza tym, że są politykami lokalnymi, są się, to zakładam, że jakieś poglądy tam mają. Tak, no każdy ma inne. Główny cel, nie, no wszyscy mają jeden pogląd i wszystkich łączy. JOW to tak, no to JOW to tak w sferze medialnej łączy, ale na pewno w sercu łączy ich jedno przekonanie, że są doskonałym materiałem na posłów senatorów.
To na pewno ich łączy. I na pewno łączy ich to, że są bardziej doskonałym materiałem niż jacyś przedstawiciele narodowców czy wolnościowców. Ja myślę, że to akurat łączy całą klasę polityczną. Od prawa do lewa tutaj wszyscy są zgodni pod tym względem. Natomiast ja tak próbuję jednak wyłuskać tam z tych zdawkowych, co prawda, ale jednak wypowiedzi, jakieś elementy programu gospodarczego, ustrojowego. Myśmy byli, byliśmy na spotkaniu z dwoma liderami ruchu Kukiza, panem prezydentem miasta Lublina, nie mieli z Lublinem, i drugim panem. O, to właśnie wszyscy zapomnieliśmy go, jak z taką łatką na drugiego pana. Znaczy taki, miał taką samą fryzurę jak pan Jarubas. No, a to już wszyscy widzowie zorientowali się. O kogo chodzi? No, panowie nam powiedzieli, że... Pan prezydent Lubina, okazało się, że ma gospodarczo bardzo fajne poglądy. Prawda? Dotyczące... Kochani, ja myślę, że łapiecie się na taki prosty chwyt. Na lep propagandowy. Na lep propagandowy, polegający na tym, że się krytykuje biurokrację. Każdy polityk mniej bądź bardziej kwieciście będzie opowiadał, jak to biurokracja jest niedobra. Natomiast ja odniosłem tam dosyć ciekawe wrażenie, bo ten lep propagandy oni tak bardzo niechętnie właściwie już dociśnięci do muru przez dziennikarzy w ogóle zaczęli coś na te tematy gospodarcze mówić, bardzo się przed tym broniąc. Natomiast kiedy już zaczęli mówić, to zaczęli mówić bardzo rozsądnie. Znaczy, nie oni, tylko prezydent Lublina. Bo ten drugi pan w ogóle nie poruszał tego tematu. Obaj ci panowie... Ale zauważyłem, że kiwał głową przytakująco. A to nie wiadomo, bo może jest Jugosławianinem z pochodzenia i tak kiwa... U nich ta odwrotnie jest, to Bułgarzy. Ale na pewno ich łączyło jedno, że absolutnie nie są... Nie jest to prawica katolicka. Konserwatyści uważają ci panowie, że wszelkie postulaty dotyczące obyczajów, czyli aborcja, eutanazja, in vitro, małżeństwa gejów, to jest wszystko temat zastępczy, który ma odwieść ludzi od istotnego problemu Polski, czyli... Tu się z nimi praktycznie zgadzam. No, ja się nie zgadzam, bo uważam, że zmiany obyczajowe są podstawą zmian narzucania nam socjalizmu. No i tyle się dowiedzieliśmy. Oczywiście ten libertarianizm pana prezydenta Lubina ma się nijak do takiej ich deklaracji, że ruch Kukiza jest to ruch dla wszystkich zwolenników JOW-ów od prawicy do lewicy. Bo ja się zastanawiam, jak ci lewicowi zwolennicy JOW-ów odnoszą się do tych pomysłów libertariańskich. No, jest to absolutnie sprzeczne. Znaczy oni jeszcze się nie ujawnili, tak? Trzeba zobaczyć, że tak naprawdę z takich czysto lewicowych osób na razie się ujawnił tylko dziennikarz Superstacji Kuba Wątły. Kukiz wielokrotnie mówił, że program gospodarczy oddaje w ręce CAS-u i że on sam się nie będzie tym zajmował, że weźmie Sadowskiego, weźmie byłych szefów CAS-u Gwiazdowskiego. Gdyby to się ziściło, to tak, by było najgorzej. No, zdecydowanie było najgorzej, tak? To już byłaby któraś organizacja, która by z CAS-u czerpała po PSL-u i po nas właśnie. No PSL, tylko PSL tak naprawdę, w jaki sposób się przełożyło to na ich No właśnie działanie. PSL zamówił swojego czasu, kilkanaście lat temu, ekspertyzę dotyczącą emerytur obywatelskich, chciał lansować ten projekt. No ale z wiadomych przyczyn, że PSL nie jest nigdy organizacją, która ma 30-40% i narzuca jakieś rozwiązania, to nie przeszło. A jeszcze co do porozumień programowych Zjednoczonej Prawicy, zapraszam na naszą konferencję w lipcu, na naszą konwencję gospodarczą. Tam zostają przedstawione określone nasze rozwiązania programowe i od razu mogę zdradzić, że część z nich na pewno spodoba się tej bardziej wolnorynkowej stronie sceny politycznej, bo będą w pewnym stopniu, szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, skopiowane rozwiązania CAS-u. To jest konferencja PiS-u? Zjednoczonej Prawicy. Czyli nie PiS-u, ale obóz Zjednoczonej Prawicy to jest wspólna nazwa dla PiS-u, Polski Razem, Solidarnej Polski. A jak silna jest Polska Razem w PiS-ie? Jak silna? No to zobaczymy po 11 dniu października. Ale
ja mam takie wrażenie, że lepiej tożsamość ideową PiS-u to wyraził pan profesor Krasnodębski w takim jednym spotkaniu, bardzo mi to zapadło, prelekcji w głowę, kiedy mówił o tym, że w Polsce państwo musi ingerować we wszystkie dziedziny życia, ponieważ relacje społeczne się rozpadły. Inaczej to państwo nie będzie funkcjonować, więc co wyklucza mechanizmy rynkowe i takie wolności. Ja bym polemizował, bo patrzę na to, że jak PiS jest bardzo różnorodną organizacją, że tam są osoby o poglądach wolnorynkowych, jak profesor Pawłowicz, że tam są osoby o poglądach czy socjalistycznych, jak co zresztą pokazały porozumienia programowe z Solidarnością. Mhm. Więc tak naprawdę jak każda duża organizacja nie jest do końca jednolita i spójna. Co nie zmienia faktu, że ogólny kierunek... Z tym polemizował, no wystarczy spojrzeć, jakie były różnice między latami 2005-2007, a 2007 teraz. Że to Platforma PiS... nie oddawała władzy. Platforma nie oddawała władzy, ale PiS, jak mógł, to zniósł, jak to Korwin barwnie mówi, podatek od wdów i sierot, obniżył składkę rentową, a Platforma wbrew programowi swojemu tego wszystkiego nie zrobiła. Nie mamy 3 razy 15, mamy 18, 19, 23, a miało być 23 tylko na moment. Także ja bym naprawdę ostrożnie, ja bym poczekał z istnieniem PiS-u. W dużej mierze jest tak właśnie, że Platforma Obywatelska w sferze werbalnej, w sferze haseł była o wiele bardziej liberalna niż PiS. PiS deklarował się tutaj znacznie bardziej socjalnie. Natomiast jeżeli już spojrzeć na takie realne działania, rozwiązania programowe, to faktycznie PiS troszeczkę się w tą stronę wolnorynkową posunął. Choć szczerze mówiąc, oprócz tych takich rozwiązań właśnie bardziej wolnorynkowych, była cała masa takich, no, które z tym wolnym rynkiem niewiele miały wspólnego. Natomiast nadal, jeżeli się słucha polityków PiS-u, to zależy, który, tak jak mówiłem, to jest wielki klub parlamentarny, jeszcze trochę tak, jak, trochę tak jak właśnie z tym z Platformą, że jest to na tyle szerokie środowisko, że od, tak, od prawa do lewa. Taka, że PiS to są jednak wciąż ludzie o poglądach konserwatywnych, a Platforma nie do końca. Nie, ale oprócz tego, tam, gdyby na przykład Rozenek znalazł się w Platformie, ja nie byłbym zaskoczony. A takiej możliwości, że przed tym nie ma najmniejszej. Akurat jeśli chodzi o Rozenka, to mieliśmy z nim tu wywiad jakiś czas temu i on w sferze gospodarczej głosił poglądy takie mocno liberalne. Nie, no to ja mam, jesteś przedstawicielem koalicjanta PiS-u, mówisz o tym, że wasze środowisko jest konserwatywne. No ale to ja chciałbym się zapytać, dlaczego jak w samorządzie była na Usynowie koalicja pana Guzioła i PiS-u, to Ursynów finansował Tydzień Kultury Gejowskiej albo Paradę Gejów. Dobrze, to jest konserwatywne. Dobrze, że dodałeś, że jestem przedstawicielem koalicjanta, a nie przedstawicielem PiS-u. Ja nie wiem, nie znam... Panowie, mi się wydaje, że troszkę wychodzimy poza formułę dwutygodnika, bo tu omawiamy już jakiś szerszy kontekst PiS-u, ale skoro tutaj wyszliśmy jakąś paradę... Samorządowego, czyli mniej więcej 12-13 osób, bo z 25-osobowej rady nawet, nie wiem, czy 7 osób czy 8 z PiS-u miało mandat, na tle 10-tysięcznej partii jest to dość skromny procent. No ale partia nic nie robiła. I tym pozwolę zakończyć myśl. Nie zdekapitowała, nie wyrwała im wątroby. No jakby w mojej partii, ja bym był szefem i bo w mojej partii byli jacyś tacy, którzy robią takie rzeczy, no to... Janek wyrywałby wątrobę. Wyrywałby wątrobę i kazał im zjadać normalnie. To już wydaje do Mariusza Kamińskiego, do szefa warszawskich tylko. Panowie, Parada Równości się odbyła w sobotę? Tak. W sobotę. Janek, widziałem cię tam. Tak, widziałem. W telewizji cię widziałem. Po jednej i drugiej stronie, po stronie... To już strona mniejsza. Nie no, ja muszę wyjaśnić... Tak jak w paraolimpiadach, liczy się udział. Ja muszę wyjaśnić, bo reporter portalu w Meritum będzie był zaszokowany tym, że jestem... Że jesteś. Że chodzę i robię zdjęcia na paradzie gejów. No, muszę zaznaczyć, nie jestem gejem, jestem tam po prostu szpiegiem, który chodzi i robi fotografie anonimowo. Czyli ten ostry makijaż to tylko do nagrania był, rozumiem. Nie, właśnie makijażu nie i było, tak, piór nie było. Ale i tak byłem... Słońce, bo był tak, i tak poczułem się dziwnie, że zostałem rozpoznany. W pierwszej chwili się przeraziłem się, że to jakiś działacz właśnie, nie wiem, Antify i zaraz zostanę rytualnie zglamowany, skopany i zostanie mi wyrwana głowa od korpusu.
A na szczęście był to dziennikarz prawicowy, no, no i nic długo się nie stało. A potem była kontrmanifestacja, na której już publicznie występowałem jako przeciwnik Parady Gejowskiej. Jak zwykle na Paradzie Gejowskiej byli ateiści, byli działacze lewicy, no i geje z całego, geje, transseksualiści i zwolennicy różnych ciekawych orientacji, które nam się nie mieszczą. Żeby... Ale wiecie, co mi uderzyło? Bo oglądałem przybitki filmowe z tej manifestacji i kontrmanifestacji. W kontrmanifestacji były atrakcyjne kobiety. No. Naprawdę, to, jest, no. To było uderzające. No, pozdrawiam wszystkie działaczki obu. I z takimi naprawdę mocnymi męskimi hasłami, typu, prawda, no powiedzmy. No. One są o wiele, ja nie będę ukrywał, że działaczki ruchu narodowego są często o wiele bardziej, nie dosyć, że atrakcyjne od swoich kolegów, to jeszcze do tego są bardziej konkretne i bardziej pracowite. No, bardziej radykalne. Bardziej radykalne. No. Pełna sympatia po ich stronie. Naprawdę fajnie było. Oczywiście jest jedna przykra rzecz, o której trzeba powiedzieć. Przed kontrmanifestacją był kongres wyborczy Ruchu Narodowego. Ruch Narodowy pisze na swojej stronie, że było tam 400 osób. Rzeczywiście było, to była sala w kinie Kinoteka. I ja potem tych wszystkich osób nie widziałem na tej kontrmanifestacji. I to jest przykre, nie było żadnych działaczy głównego, tych głównych, znanych nie przyszli kontrmanifestować, tylko tak przyjechali. Może większość dołączyła się do tej drugiej manifestacji. Nie, no przyjechali, no to jest bardzo przykre, żeby pojechać na kongres wyborczy i zostać wybranym do Rady Decyzyjnej, to jest pełno. Ale żeby zrobić coś konkretnego, czyli przyjść pod rotundę i zamanifestować, że się jest w obronie rodziny, to nie ma komu, no. Są szeregowi działacze. I tu jest apel do szeregowych działaczy, żeby oni sobie zobaczyli, że oni idą i oni się narażają i oni protestują, natomiast ci, którzy potem są we władzach i organizacji, to się zwykle nie pojawiają na takich demonstracjach. To ja się trochę z tobą, Jarku, wreszcie pokłócę, bo tak... Za często się chyba tutaj zgadzamy i nudą wieje w tym programie. Ja jeśli chodzi o takie parady równości, to mam trochę problem z oceną. Bo ja nie do końca wiem jakby o co im chodzi i jakie tam są hasła, bo hasła są 12, bardzo różne. 12 konkretnych argumentów było. Mam wrażenie, że każdy tam przychodzi trochę z innego powodu. I o ile to są wszystkich manifestacji. No trochę tak. Natomiast o ile to są rzeczywiście przedstawiciele jakichś tam mniejszości, takich, siakich, owakich, innych, które no, czują się jakoś tam dyskryminowane i domagają się tego, żeby móc swobodnie tam żyć w zgodzie z własnymi odczuciami, no to okej. Okay. To ja akurat przeciwko czemuś takiemu specjalnie protestował nie będę się rzucał pod koła tych tam platform i tak dalej. Natomiast jeżeli już oni domagają się pewnego rodzaju przywilejów, łącznie z przywilejami finansowymi na zasadzie, tak jak większość organizacji w Polsce, mam wrażenie, zabierzcie innym, dajcie nam, a no to tutaj rzeczywiście mój zdecydowany sprzeciw. Przy czym, szczerze mówiąc, ja tego nie wiem. Parada Równości na swojej stronie przedstawiła 12 postulatów, jakie miała. Jednym z tych postulatów jest taki, żeby znieść wszelkie zakazy w imigracji, żeby Polskę mógł zalać masę imigrantów. Inny postulat to jest wprowadzenie progejowskiej edukacji seksualnej w szkołach. Małżeństw dla homoseksualistów, prawa do adopcji dzieci i karania wszystkich ludzi, którzy mówią rzeczy, które są przez środowiska homoseksualne uznawane za homofobię. Czyli na przykład takiego Janka Bodakowskiego, który mu twierdzi, że stosunki homoseksualne są szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z postulatami Parady Równości za takie stwierdzenia trzeba wsadzać Janka Bodakowskiego do więzienia. I to są powody, dla których trzeba zwalczać te środowiska. Ja też tutaj bardziej bym brał stronę jeszcze... Janka, mam córkę, która ma 6 lat, za chwilkę pójdzie do szkoły i nie życzyłbym sobie, żeby była wprowadzona jakaś propaganda inności. Ale to widzisz, bo i uderzył mi jeszcze taki jeden obrazek na rzeczy, tej... Propaganda, tak, ja się zgadzam z tym, że propaganda w sensie jakiegoś tam nawoływania do tych inności, no, tego by się nie powinno. Natomiast no, z drugiej strony myślę sobie, że wszyscy ci przedstawiciele tych mniejszości
no nie są nimi z wyboru. To nie jest tak, że któryś z nich tam nagle któregoś pięknego dnia wstał rano i powiedział sobie: a ja będę gejem, a ja będę transseksualistą, a ja będę jeszcze, jak to barwnie powiedziałeś, przedstawicielem mniejszości, o której nam się nawet nie śniło. Tylko no, są to jakieś takie przypadki losowe i ci ludzie są jacy są. No, to, żeby im było gorzej niż jest, bo podejrzewam, że większości z nich nie jest za fajnie z tym, jacy są. Ja nie odczuwam żadnej satysfakcji, żeby im to życie uczynić jeszcze trudniejszym i jeszcze bardziej nieznośnym. No, jakoś mnie to nie kręci. Ja powiem tak, nie spotkałem się nigdy z poważnymi zapisanymi postulatami tego, żeby wsadzać do więzień kogoś za homoseksualizm. Bo w Polsce staraniem Józefa Piłsudskiego w 1936 czy 1932 roku zniesiono karalność czynów homoseksualnych. No i nie widzę potrzeby, żeby to przywracać się jak, nie wiem, w jakichś innych krajach, jak na przykład w Nigerii. Natomiast postulaty tego środowiska są jednoznaczne, są wprowadzane. Edukacja progejowska jest wprowadzana w polskich szkołach. Jest już powszechnie obecna w edukacji zachodniej Europy. Są organizacje, które są tego świadome, takie jak Stop Seksualizacji Naszych Dzieci, która w całej Polsce działa i monitoruje te sprawy. No i jeszcze jednym bardzo ważnym akcentem w Paradzie Równości było to, że została ona oficjalnie poparta przez 30 paru ambasadorów. Listy, który znajduje się na stronach Parady Równości. Oczywiście z zachodniej Europy. Nie tylko, bo i ambasador Stanów Zjednoczonych, i ambasador Izraela, i ambasador Kanady, która się odflagowała. Ambasador Izraela to jest właśnie ciekawy przypadek Izraelu z tymi paradami równości. Chyba u nich nie chodzą. Chodzą. A chodziły, tak. W Tel Awiwie jest jedną z największych parad w tym rejonie świata. No i także ambasador Wenezueli, która jest krajem idącym w kierunku komunizmu, wielkim swoim sojusznikiem Rosji. No i niestety, to jest po prostu obrzydliwe, że jakiś 30 paru obcych przedstawicieli obcych krajów ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy. Powinniśmy zacząć ingerować w zachodnie, na przykład, nie wiem, poprzeć żądania Indian południowoamerykańskich, którzy żądają, północnoamerykańskich, którzy żądają od rządów Stanów Zjednoczonych odszkodowania za eksterminację z swoich szczepów, swoich narodów. Może powinniśmy poprzeć protesty Murzynów, którzy są dyskryminowani w Stanach Zjednoczonych oficjalnie. Polski ambasador powinien tam pojechać do jakiegoś tam... Były czasy, kiedy mi to wspieraliśmy. Może tak odwetowo. No. Dzisiaj chyba jesteśmy trochę w innym obozie i oczywiście ingerujemy w sprawy innych krajów, tyle że innych niż ty mówisz. Czyli ingerujemy w sprawy tych krajów, które... ingerowanie w sprawy których jest zgodne z opcją, do której się przyłączyliśmy, czyli na przykład ingerujemy w sprawy Białorusi i tak dalej. Ale tak polski dalej. Ambasador, nie słyszałem o tym, żeby polski ambasador popierał oficjalnym listem jakiekolwiek protesty na Ukrainie czy na Białorusi. A nie, no na Ukrainie nie, bo teraz Ukraina jest w tej sferze wpływu, w której my jesteśmy. Przynajmniej ta właściwa Ukraina, nie mówię o republikach separatystycznych. Natomiast co do Białorusi, to podejmiemy liczne działania ingerujące w wewnętrzne sprawy tego kraju. I żeby była jasność, ja nie twierdzę, że zawsze jest to źle i zawsze jest to naganne i jakieś godne potępienia. No, ale sam fakt, że takie rzeczy... Ale na pewno nie robimy to w stosunku do naszych sojuszników z NATO. No. Nie ingerujemy w wewnętrzne życie polityczne Kanady czy Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że w strukturze tego układu, ja wiem, że układu, jesteśmy, który jesteśmy... Tak, prowincja nie powinna Rzymu. A panowie, jeśli odnosicie do ostatniego newsu, że w którym to Niemcy, Francja nie będą angażowały się w potencjalny konflikt w ramach NATO po stronie Polski, natomiast Stany Zjednoczone, Kanada oraz Wielka Brytania poparły nam, udzieliły nam jakieś poparcia takiego werbalnego, otwartym tekstem.
Ja myślę, że na poparcie werbalne... Będą się iść do ostatniego polskiego żołnierza, tak? Możemy nawet liczyć na ostre loty dyplomatyczne, gdybyśmy zostali tutaj zaatakowani. No już nie mówiąc o tym, że no, może ta francuska i niemiecka armia... No, Dni swojej świetności ma zastąpić. Legia cudzoziemska funkcjonuje poza granicami. Słuchajcie, tam mocny pierwiastek islamski jest coraz bardziej, więc może ta trzecia świetność jeszcze... I niemieckiej, no. To tam... Może po prostu powinniśmy nie rozmawiać, już przestać rozmawiać z Berlinem, a zacząć rozmawiać z Ankarą, no. Zważywszy na procesy demograficzne. To porządni ludzie. Bo tak Francja i tak Europa jest zadowolona ze swojej pozycji, ale to realia demograficzne są takie, że za parę dziesięcioleci Europy już nie będzie. Będą kalifaty jakieś islamskie i powinniśmy swoją dyplomację przygotować na ten... Czyli czas odtworzyć jednostki tatarskie. A my tak naprawdę... Czyli może czas... Stosunki ze światem islamskim mieliśmy całkiem. Czas po prostu powrócić... Różnie się bywało, no. Ale rzeczywiście były czasy, kiedy... Powiedzmy sobie szczerze, na przykład Turcja jest krajem, który ma... Absolutnie w Polsce nie zauważa się tego, że jest to kraj z dynamicznym rozwojem gospodarczym. Oni tam mają PKB, które im rośnie w tempie po prostu nieznanym w świecie zachodnim. No tak, ale swego czasu Jarosław Kaczyński stwierdził, że Turcja jest tutaj takim pozytywnym przykładem, w związku z czym ona nie może być pozytywnym przykładem i dlatego w polskich mediach próżno szukać tego typu stwierdzeń, no bo jak wiadomo, Jarosław Kaczyński racji mieć nie może. Tylko boję się, że któryś dziennikarz kiedyś dotrze do jakiejś wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w stylu, że 2+2 jest 4. I będzie kłopot, trzeba będzie zmieniać podręczniki. Nie, no zmieni się. Jarosław Kaczyński, znaczy Lech Kaczyński na przykład jest bardzo ceniony w środowiskach żydowskich za budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Na stronach Amerykanie Światowego Kongresu Żydów, Loży Breinbrück są bardzo pozytywne wypowiedzi na temat jego, więc jakiś tam taki fundament do lepszej narracji historycznej wobec PiS-u jest. Już może się powoli to zaczęło. A wobec Polski też jest? Artykułem, no jak się polityka zmieni. Nasz nowy pan prezydent jest przecież osobą, która podobno w Parlamencie Europejskim według takiej strony, jednej ze stron żydowskich, bardzo pozytywnie głosował w interesie państwa Izrael przeciwko powstaniu państwa palestyńskiego w Europarlamencie. Jeruzalem Post opisało, jak to pan Dziedziczak z PiS-u jest, co zresztą pan Dziedziczak negował i powiedział, że to wcale nieprawda, że chce tworzyć lobby żydowskie. Pan redaktor Telikowski mówi o tym, że PiS jest najbardziej prożydowską partią, więc jeżeli się zmieni układ siły, to może zmienić się wizerunek Polski. Możemy zostać uznani za sojusznika. Ja myślę, że co z tego będziemy mieli? Tak naprawdę no, roszczenia żydowskie stoją tutaj na możliwość, nie no, będziemy mieli możliwość spłacenia tych 65 miliardów dolarów. W końcu będziemy mieli możliwość. I tu dotknąłeś chyba sedna sprawy, bo mam wrażenie, że dopóki jakby tej ceny za pozytywny przekaz w świecie nie zapłacimy, to tego pozytywnego przekazu nie będzie i raczej będziemy przedstawiani w roli takich właśnie tam. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która w ogóle nie jest podejmowana w debacie, że także, no niewątpliwie my jesteśmy przez środowiska żydowskie na całym świecie oczerniani jako współsprawcy Holokaustu, ale demograficzne zmiany w świecie islamskim powodują, że świat islamski, który jest krytyczny wobec Żydów, jak słyszy, że jest jakaś taka Polska, która tych Żydów mordowała, to może odbierać tą negatywną na świecie propagandę, która jest źle odbierana w świecie zachodnim, może odbierać pozytywnie. Więc... Czyli sugeruję, że trzeba podchwycić ten wątek, wzmocnić go propagandowo. Ja nie wiem, czy my musimy się w to włączać, ale tak jak Ania z Zielonego Wzgórza, jak Polianna, musimy dostrzegać pozytywne strony pewnych rzeczy. Ta propaganda, która kreuje Polaków jako współsprawców Holokaustu, niewątpliwie jest źle odbierana na Zachodzie, ale jest bardzo odbierana, a pozytywnie kreuje wizerunek Polski w świecie islamskim, który jest dynamiczny, rozwija się. No,
zobaczymy, jak to będzie. To już jest kwestia dla wszystkich pisarzy science fiction, jak to będzie wyglądać przyszły świat. Bo może to nam się opłaci. Ciekawy wątek. Zostajemy świadomymi antysemitami. No to możemy po prostu przyjąć tą rolę, którą nam narzucono. Znaczy, oddzielmy jakby fakt od mitów. To znaczy, jeśli chodzi o ten antysemityzm w Polsce, no to powiedzmy sobie zupełnie szczerze i wprost, że on istnieje i jest bardzo silny. I twierdzenie, że w Polsce nie ma antysemityzmu, no jest twierdzeniem wbrew rzeczywistości, bo wystarczy pójść na, nie wiem, dowolny mecz piłkarski, czy nawet poobserwować sobie napisy na murach w co bardziej barwnych dzielnicach polskich. Ale zależy, jak to rozumiesz. No, przecież my i ruskich nie lubimy Niemców. Ja przepraszam, że nikt z tego powodu afery nie robi. No więc, jakbyś dał mi skończyć, to by może było trochę jasne. W związku z tym ten antysemityzm w Polsce oczywiście jest. Nie jest tak, że Polacy są narodem kochającym Żydów od początku do końca. Natomiast w każdym społeczeństwie jest tutaj cały wachlarz postaw. Natomiast podstawy tego antysemityzmu również są. Właśnie to, co jest... zdążę zjeść truskawkę zanim skończysz. Myślę, że nawet dwie. To, co mi uderza, to właśnie taka dbałość środowisk żydowskich i tych środowisk, które wspierają Żydów, o to, żeby kompletnie jakby wykluczyć dyskusję o podstawach antysemityzmu. A tymczasem jest to zjawisko, które od kilkuset lat ma bardzo konkretne, myślę, że musimy zorganizować oddzielne spotkanie dotyczące antysemityzmu, stosunków polsko-żydowskich, bo to jest temat, który można uderzyć. Jak zwykle. I coś czuję, że zaczynamy tonąć. Jak zwykle prowadzący tutaj wprowadza zamordyzm, ucina bardziej niewygodne wątki. No, przyzwyczailiśmy się do tego. No po prostu agent żydowski i tyle. No. Płacą mu, Mossad mu płaci. Ile szeklów ci płacą? Poza tym, jak ci płacą, to dlaczego nam nie płacą? Ja myślę, że ma tylu pracodawców i tyle list płac, że... No. A z nami się nie podzieli. No wiadomo, tak. Po prostu chciwy, nie chce się dzielić. A my byśmy też chcieli dostać jakieś dotacje. Moglibyśmy tak mój mówić. Jest jakieś żydowskie pożegnanie, żeby się pożegnać z naszymi widzami? Nie, to chyba nas. Właśnie, nie wiem. To... Posłuchaj, Telheim, to ci z Bejtaru się ci faszyści od tego, od Żabotyńskiego właśnie się żegnali, witali Telheim, wznosząc prawicę tak, jak to robili Rzymianie. Tak? No tak, nie będziemy pokazywać, bo nas skażą za nas. Zrobią stop klatkę i będzie... I tak będzie. No dobrze, wszyscy wiemy, ale żaden się nie przyzna, więc cóż, przejdźmy do innego tematu. Myślę, że już należy zakończyć nasz odcinek. Jak to szybko zleciało? No bo zaczęliśmy rozmawiać o Żydach, to nie. Dziękuję panowie za udział w dzisiejszym wydaniu niepoprawnego politycznie dwutygodnika Takt TV. Panie Janie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Janie, dziękuję. Panie Jacku, także dziękuję.